witam Pani Profesor. Dzień dobry. Drodzy Państwo, zwracam się do tych, którzy będą nas w pewnym momencie oglądać. W ramach kolejnej odsłony rozmów z mistrzami mam dzisiaj wielką przyjemność zaprosić Państwa do wysłuchania rozmowy z Panią Profesor doktor habilitowaną Katarzyną Olbrycht, uznaną pedagog, twórczynią, inicjatorką takiego nowego i głębokiego myślenia o edukacji kulturalnej, który jest zorientowany i na wartości, i na człowieka. Osobą, która, myślę, wielu osobom, które tutaj znają to środowisko, kojarzy się z filią jak mało kto. Pani profesor przez wiele lat była związana z filią. Nie będzie to jakąś tajemnicą głęboką, że od 75 roku, prawda? Tak, jak dobrze pamiętam. Tak. I naukowo, i dydaktycznie, i w takich formalnych związkach, będąc i dziekanem, i prodziekanem przez wiele lat, była tą osobą rozpoznawaną tutaj. Ale ja chcę podkreślić to, co wydaje mi się bardzo istotne z naszej perspektywy. Pani profesor była nauczycielką wielu młodych pokoleń pracowników, którzy teraz zasiedlają te pomieszczenia. I pełnią wiele ważnych funkcji. Co jest wielką radością. Tak, wiele ważnych funkcji. Była Pani niezmiernie aktywną i myślę, że i do dzisiaj, bo przecież spotykamy się przy różnych okazjach uczestniczką życia kulturalnego tutaj w tym środowisku. Myślę, że warto to również podkreślić, jest Pani osobą, która wie i czyni to, co mieści się w pojęciu kultury uniwersyteckiej. W dalszym ciągu to się bardzo mocno czuje. Jest Pani cenioną wykładowczynią i ja tu nie będę mówić o tych licznych nagrodach, które Pani otrzymała od studentów, ale dla mnie takim elementem, który jest kluczowy, i który podkreśla to, w jaki sposób, jaki stosunek mieli i mają studenci do Pani Profesor, to jest to, że dostała Pani kluczową rolę w szopce studenckiej, gdzie była Pani anielicą, miała Pani ogromną aureolę i wielkie skrzydła. I to jest nie dość, że fenomenalna, jakby taka obraz tego, w jaki sposób studenci na Panią patrzą, ale tak jak my na Panią patrzymy, jest Pani osoba, która ogarnia skrzydłami i ma Pani anielską cierpliwość. To jest dosyć takie charakterystyczne. Przechodząc już do takich pytań, zacznę od tego malutkiego przedmiotu. Prosiłam Panią profesor, żeby Pani przyniosła ze sobą ten przedmiot. To jest ceramika, to jest plastyka, nie wiem to z czego. To jest drewniany klocek. Drewniany klocek, który reprezentuje filię. Proszę powiedzieć, czy, bo zabrała go Pani jako jeden z nielicznych przedmiotów z gabinetu po wielu latach. W obecności tego przedmiotu w gabinecie, który my również znaliśmy i oprócz zegarka to filia nam towarzyszyła przy okazji każdych zebrań. Czy to był wybór taki sentymentalny, związany raczej z darczyńcami, czy raczej związany z miejscem, z potrzebą przeniesienia kawałka tego miejsca do domu? Tak, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ja jestem bardzo przywiązana do tej klockowej filii. Tym bardziej, że rzeczywiście towarzyszy mi od bardzo wielu lat, ale odpowiadając na Pani pytanie, ona ma, ta filia klockowa, ma bardzo wiele wymiarów, dlatego że ja ją dostałam właśnie od studentów. I był to taki element jakiegoś zamknięcia naszej drogi. Dostałam od jednej z grup seminaryjnych, którą prowadziłam bardzo wielu. Bardzo się ucieszyłam i to rzeczywiście mi jakoś towarzyszy i zawsze podnosiło na duchu, bo była to bardzo i miła grupa, i miła sytuacja i oni bardzo dobrze chyba wyczuli, że dla mnie to jest ważne miejsce i że ja bardzo traktuję je poważnie. No, dzisiaj z tej perspektywy już osoby na emeryturze mogę powiedzieć, że się całą tą swoją drogę akademicką bardzo identyfikowałam z tym miejscem, dlatego ten klocek ma rzeczywiście dla mnie wiele znaczeń, wszystkie bardzo pozytywne, nie mówiąc o tym, że jest właśnie taki ładnie pomyślany. Myślę, że ktoś to dobrze jakoś sobie czy zaprojektował, czy zaadaptował jakiś inny klocek, ale wyszło bardzo ładnie. Także
Klocek jest wielo, jak mówię, znaczny i taki bardzo symboliczny i on jest tak ze mną związany, jak ja z kolei byłam i jestem związana z filią. To bardzo dobrze się składa. Ja troszeczkę sprowokuję poprzez ten przedmiot taką rozmowę, która dotyczy filii, jej specyfiki. To znaczy nie chodziłoby mi o to, żeby pani profesor pokazała tutaj jakiś historyczny rozwój z detalami, z datami, ale raczej interesuje mnie, jak pani myśli dzisiaj z perspektywy czasu o filii, o jej specyfice, o tym, czym ta filia była. Pytam o to celowo, ponieważ też cykl spotkań czy rozmów z mistrzami jest organizowany w ramach jubileuszu obchodów 50-lecia działalności filii. Od niedawna jesteśmy po raz kolejny filią, czyli jakby ta historia zatoczyła koło. Chciałabym, żeby pani spróbowała pokazać właśnie to, jak pani myśli o filii, którą pani znała, bo to być może będzie też interesujące jako rodzaj takiego odbicia dla nas, którzy teraz będą budowali troszkę nową filię, inną zapewne, bo nie da się powtórzyć tej specyfiki tego miejsca, tak jak my go też pamiętamy, no bo ja w końcu też jestem wychowanką trochę filii, więc to nie jest tak, że mi to jest zupełnie obce. Ale dobrze by było, żeby te osoby, które nie znały filii, żeby się zorientowały, na czym polegała, no myślę, mimo wszystko taka odmienność tego miejsca, bo ja to tak odczytywałam, że jednak filia to jest coś, co jest troszkę różne od całej reszty tego świata akademickiego. Tak, ja oczywiście nie mogę tutaj żadnych porównań dokonywać, dlatego że powrót do statusu filii zbiegł się z moim odejściem na emeryturę, więc ja już nie wiem, jak wygląda nowa filia od środka. Natomiast myślę, że zawsze perspektywa tego, jak chcą ludzie, żeby jakieś miejsce wyglądało, ma bardzo duże znaczenie. Czyli nie tylko formalne ramy, ale właśnie jak ludzie sobie wyobrażają jakieś miejsce, jaki jest ich stosunek do tego miejsca. Rzeczywiście ja przyszłam stosunkowo niedługo do pracy tutaj po tym, jak w ogóle filia została stworzona. I to był wtedy dosyć specyficzny organizm, dlatego że skupiał kierunki studiów, których w Katowicach nie było. I dlatego ta filia miała nie tyle charakter takiego miejsca, w którym studiują studenci, którzy mogliby ewentualnie to samo studiować w Katowicach, tylko jeśli ktoś był zainteresowany tym zestawem kierunków, to trafiał do Cieszyna niezależnie od miejsca zamieszkania. I wtedy było tych kierunków trzy. To było wychowanie plastyczne, wychowanie muzyczne i pedagogika pracy kulturalno-oświatowej. To nie był przypadek, że ten zestaw kierunków w gruncie rzeczy był nakierowany na takie pogranicze działań pedagogicznych i działań kulturalno-artystycznych, czy może nawet artystyczno-kulturalnych, tak powiedzmy. To sprawiło, że i to miejsce, i to środowisko było bardzo interesujące, ponieważ po pierwsze było bardzo zróżnicowane. Kadra do tych kierunków pochodziła z bardzo różnych źródeł, nazwijmy to tak. Z jednej strony z tutejszego SNU, a potem WSN-u w Cieszynie, który cieszył się bardzo wysoką renomą i rzeczywiście tu byli świetni specjaliści i oni mieli duże doświadczenie w kształceniu nauczycieli i oni posłużyli jako taka główna podstawa tworzenia pedagogiki pracy kulturalno-oświatowej. Jeśli chodzi o wychowanie plastyczne, też ono było nastawione na początku nauczycielsko, ale to się zaczęło zmieniać w trakcie trwania, ponieważ przyszła duża grupa pracowników z Katowic, związanych z Akademią Sztuk Pięknych Katowicką. Potem doszło jeszcze parę osób z Krakowa, z Krakowskiej Akademii, co sprawiło, że też to było bardzo interesujące, ponieważ to było zderzenie różnych dosyć modeli i sposobów myślenia. I wreszcie wychowanie muzyczne, które też było związane z lokalnymi tradycjami i WSN-u i jednocześnie tutaj bardzo mocnego środowiska miejscowych specjalistów zajmujących się folklorem,
muzyką tutaj lokalną, regionalną. To zresztą potem pozwoliło w pewnym momencie utworzyć etnologię. Ale to była też ekipa bardzo mocna i rzeczywiście bardzo zainteresowana. W sumie, no mniej więcej każdy z tych kierunków liczył przeważnie od jakichś 30 do 40 osób, jeśli chodzi o studentów. No i grono pedagogów w znacznym stopniu dojeżdżające z różnych miejsc. To sprawiło, że to było środowisko małe i ono sprzyjało temu, że więzi nawiązały się dość szybko, dość mocne, mimo tego, że właśnie dzieliły nas bardzo duże różnice i merytoryczne nas i kadry, i studentów, jeśli chodzi o zainteresowania, uzdolnienia i tak dalej. Ale z jednej strony miejsce sprzyjało temu, żeby to powstało środowisko, takie wspólnotowe środowisko, bo to się rzadko zdarza, żeby miejsce miało charakter kampusu. Poza miastem, więc w gruncie rzeczy troszkę odizolowane, w pięknym miejscu, w bardzo architektonicznie pięknym budynku. Jeszcze nie było wtedy tutaj żadnych przewiązek, łączników, jakichś dodatkowych budynków. Wszystko było w takiej ładnej, konsekwentnej, spójnej architekturze, w pięknym, zielonym otoczeniu. No i z takim też troszkę, powiedziałabym, charakterem, bo między innymi plastycy, którzy potrzebowali pracowni i nie bardzo by się zmieścili w takich architektonicznych, pięknych wnętrzach, funkcjonowali w baraku, który dzisiaj jest podstawą budynku administracyjnego. Ale wtedy to był taki po prostu zwyczajny barak i on miał właśnie charakter. Tam się wchodziło z zewnątrz, jak do baraku, i o to chodziło. Naokoło tego baraku już były elementy różne, które potrzebowały pleneru. No i wewnątrz właśnie był nastrój, atmosfera, zapachy, kolory, specyficzne bardzo światło. Więc było tak bardzo rzeczywiście, dzisiaj byśmy powiedzieli, kultowo od początku i robiło to taką bardzo dobrą atmosferę. Ale środowisko było bardzo silnie związane ze sobą i myślę, że te związki miały charakter zarówno merytoryczny, jak prywatny, osobisty. Myśmy dość szybko się poznali, co nie znaczy, że to były bardzo bliskie zawsze spojrzenia, poglądy na to, co się robi. Często rady wydziału niewielkie, bo wszystkich nas było nie tak wiele, ale często były dosyć takie w wysokiej temperaturze. Natomiast to z jednej strony były związki merytoryczne, z drugiej strony osobiste. I to sprawiało, że myśmy się wszyscy przejmowali wzajemnie swoimi problemami, znaliśmy je. One wypływały na Radzie Wydziału i rzeczywiście były i rozpoznawane, i przeżywane wspólnie, bo ponieważ było nas mało, a było to takie interesujące dla wszystkich, myślę, w tych akurat kierunkach, to uczestniczyliśmy wzajemnie i właśnie w wernisażach, i w koncertach, i w klubowych imprezach. Wszyscy uczestniczyli niezależnie od tego, gdzie byli przypisani. Nie mówiąc o tym, że sobie wzajemnie studenci pomagali bardzo często w organizacji, więc też byli z tym jakoś związani. Z tego zresztą wzięło się cały szereg różnych potem związków, małżeństw, rodzin i w ogóle. No ale jeszcze jeden element, który nas łączył, oprócz tego, że było to miejsce i zainteresowania gdzieś wokół sztuki, kultury i tak dalej, i ten charakter właśnie kampusu, czyli takiego trochę budowania środowiska poza miastem, to myślę, że była potrzeba stworzenia czegoś od początku. To znaczy była świadomość, że jesteśmy w takim momencie, że wszyscy szukają jakiegoś modelu kształcenia, którego nie ma, ponieważ tych kierunków nie było w Katowicach wcześniej. One w ogóle w Polsce dopiero były wszystkie na etapie rozkręcania się. Pomysły były bardzo różne. Wiadomo było, że chodzi o sprawy niezwykle, myśmy wszyscy rozumieli, że to jest bardzo istotne, zarówno wszystkie te działania związane z kulturą, jak działania właśnie szkolne wtedy związane ze sztuką. Że jeżeli te przedmioty mają faktycznie mieć wpływ, znaczenie szkolne, one muszą być prowadzone bardzo profesjonalnie, nie tylko w sensie metodycznym, bo one były na SN, na WSN były, ale one były właśnie bardzo takie metodycznie proste i nie bardzo miały aspiracje do tego, żeby mieć wymiar artystyczny.
Natomiast tu chodziło o to, żeby rzeczywiście wprowadzić przyszłych uczniów, wychowanków w ten świat sztuki, w świat kultury, wprowadzić głębiej, więc żeby z jednej strony to były doświadczenia własne artystyczne, z drugiej strony jakaś wiedza, bardziej teoretyczne spojrzenie. Czy była taka atmosfera poszukiwania? We wszystkich tych kierunkach szukało się modelu. To było dla wszystkich najważniejsze, żeby wymyślić taki sposób, takie podejście, które będzie podejściem rzeczywiście z jednej strony nowatorskim, z drugiej strony no, nas satysfakcjonujących i studentów. Więc to była wielka przygoda. Powiedziałabym, że ja to wspominam, no trudno mówić o wspominaniu, bo to nie chodzi o wspominanie, ale myślę, że początkiem tego środowiska i tego miejsca była właśnie taka gorączka szukania nowych form, nowego sposobu podejścia. I to się bardzo udzielało, także było wiele dyskusji ciągle, czy to tak, czy jak to robić, jakich przedmiotów więcej, jaki to ma mieć charakter. No, ja sama byłam wytypowana w pewnym momencie i zresztą wytypowana zarówno przez PPKO, którym wtedy też bezpośrednio kierował profesor Gładysz, zajmował się zresztą całą filią, jak i przez plastyków, gdzie prowadziłam trochę zajęć. I zostałam wytypowana właśnie na takie pierwsze spotkania ogólnopolskie, gdzie toczyły się dyskusje właśnie nad programem. Jak to zrobić, jak które uczelnie chcą pójść, w jakim kierunku. Wtedy, ponieważ myśmy byli rzeczywiście takim interesującym miejscem, powstawało dużo ciekawych projektów, byliśmy bardzo wysoko cenieni, byliśmy traktowani szalenie partnersko. To znaczy ja potem jak ktoś mnie pytał, czy mi to nie przeszkadza, że my jesteśmy na prowincji, to nie wiedziałam, o co chodzi, o czym to jest rozmowa. Ponieważ to nie jest kwestia miejsca, tylko to była kwestia miejsc, w których powstawało coś nowego, coś, co nas wszystkich szalenie wciągało, angażowało. Także to jest taka historia dla mnie tego środowiska i takiej właśnie przygody takiej środowiskowej, bardzo pięknej, merytorycznej i osobistej, bo takich było wiele doświadczeń. Znaczy, to są te elementy, o których Pani wspomniała, w pewnym sensie rzeczywiście też budują jakby takie, no trudno powiedzieć, mam wspomnienie, ale jakieś takie myślenie o filii, które zaczynało się od takiego zauroczenia miejscem. Ja pamiętam, jak pierwszy raz tutaj przyjechałam, to nie mogłam uwierzyć, że to może być uniwersytet. Mnie się wydawało, że uniwersytet jest po prostu szkołą, klockiem, do którego przychodzi się na zajęcia. Natomiast tutaj przede mną otworzył się park. Ja prace ogrodowe lubię ponad wszystko, w związku z tym ten park mnie od razu oszołomił, potem budynek, właśnie zapach farby, ludzie, którzy chodzili tutaj ze sztalugami, ktoś tam gdzieś grał, gdzieś było coś słychać, co pomyślałam, no fenomenalne miejsce. Po czym, kiedy już byłam właśnie młodą asystentką, kiedy już przyglądałam się troszeczkę z innej perspektywy tej filii, zastanawiałam się teraz, co takiego mnie rzeczywiście tutaj ciągnęło i to, co do dzisiaj mnie pociąga w pracy w tego typu środowiskach, zdrowy ferment. To znaczy nie rodzaj takiej skostniałej, takiego myślenia w takich skostniałych kategoriach, że jest odtąd dotąd i już pracujemy i się nie, tylko te zmiany, szukanie. To, że w pewnym momencie właśnie trafiłam do zespołu pana profesora Gładysza, a potem już do zakładu kierowanego przez panią profesor, to jest właśnie też taki rodzaj szukania właśnie. Gdzieś tam między jedną a drugą, między jednym a drugim miejscem, między jednym a drugim myśleniem. I przyglądając się temu wszystkiemu, widzę też takie elementy, które myślę, że to grono, które współpracowało z panią profesor, też powodowało, że my gdzieś tam zgromadziliśmy się wokół pani, ponieważ widać było też ten element, który związany jest z pani rozwojem naukowym, jak bardzo on nas inspirował. Ja w pierwszym momencie, kiedy miałam okazję uczestniczyć w wykładach, a potem pisałam pracę doktorską pod kierunkiem pani profesor, byłam mocno zainspirowana pani myśleniem o wychowaniu estetycznym. To dla mnie to było oczywiste, że wychowanie i sztuka to są te dwa elementy, które są no, nierozłączne. I rzeczywiście to był taki moment, który napędził w ogóle moje zainteresowania dalsze. Ale potem kolejny etap, który też troszkę mnie wytrącił z takiego dobrostanu, właśnie z takiego myślenia, że już wszystko wiem i w zasadzie wszystko mam poukładane. To był moment, kiedy pojawiła się książka, to mam ją przy sobie,
prawda, dobro, piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Ja po raz pierwszy naprawdę sensownie sobie uzmysłowiłam, że istnieje różnica między jednostką a osobą. Bo do tej pory wydawało mi się, szczególnie pracując w tej przestrzeni właśnie związanej z animacją społeczno-kulturalną, tą francuską, taką socjologiczno-pedagogiczną, że w zasadzie to już wystarczy. Po czym pani przygotowała taką książkę, rozmawialiśmy wielokrotnie i na konferencjach, i na różnych seminariach i przebiło się do mojej świadomości, że jest jeszcze krok dalej do zrobienia, że jest jeszcze coś, co przed nami. I potem, kiedy znowu mi się wydawało, że to w zasadzie już jestem blisko, że to już jest tak, jak trzeba, gdzieś tam w tych moich poszukiwaniach pojawiły się dialogicy, ta myśl dialogiczna, spotkaniowa, to co wydawało mi się istotne z punktu widzenia myślenia o relacji budowanej w ramach działalności animacyjnej, edukacji kulturalnej, pojawiła się książka kolejna o roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza. Ale to było fajne, dlatego że w pewnym momencie mi się złożyło wszystko w całość. To znaczy, że gdzieś to myślenie ewoluujące i w otoczeniu też innych osób, które się zajmowały innymi zagadnieniami w naszym zakładzie, bo szczęśliwie mieliśmy zakład taki wielodziedzinowy, w związku z tym też mieliśmy okazję o różnych rzeczach rozmawiać. Naraz okazało się, że takie myślenie, które gdzieś było w mojej intuicji, ono się znalazło literalnie, się zapisało, że oto istnieje potrzeba budowania, wychowania, zajmowania się człowiekiem dla tego procesu najważniejszy jest ten element bycia twarzą w twarz. To takie Lewinasowa, ta epifania twarzy mnie rzeczywiście uderzyła bardzo mocno i to tu się, że tak powiem, pojawiło. A sama pani profesor w pewnym momencie powiedziała, że gdzieś nas tam właśnie lokowano na prowincji, prawda? I to jest dla mnie właśnie też taki bardzo ważny element. Chciałabym panią profesor zapytać o pani drogę rozwoju naukowego, która odbywała się tutaj. Z reguły myśli się o tym, że jeżeli ktoś ma być osobą, która ma coś ważnego do powiedzenia, to powinna znaleźć się w dużym ośrodku akademickim, powinna być osobą, która będzie wyrastała w otoczeniu, które wydaje się być najbardziej odpowiednie do tego, żeby budować nowe koncepcje myślenia w pani przypadku o wychowaniu. A tu okazuje się, że to miejsce w pewnym momencie stymulowało panią do takiego myślenia. Rzeczywiście to, o czym pani mówi, to znaczy właściwie brak jakiegokolwiek związku z tym, że jest się w takim miejscu, to w moim przypadku chyba się potwierdziło. Oczywiście to zawsze ma jakiś wpływ, natomiast nie ma wpływu zasadniczego chyba. Przynajmniej ja tak mogę na podstawie swoich doświadczeń powiedzieć. Moja droga rzeczywiście była dosyć taka jednoznaczna, jeśli patrzeć na miejsce, w którym pracuję. To znaczy ja nie musiałam niczego ani z sobą, ani ze swoimi zainteresowaniami robić, żeby się dostosować. Interesowałam się rzeczywiście wychowaniem estetycznym bardzo wcześnie i pisałam pracę magisterską na UJ-cie o wychowaniu estetycznym teoretyczną, potem pracę doktorską też na UJ-cie o wychowaniu estetycznym. Już to była praca badawcza, empiryczna, o integrowaniu różnych oddziaływań środowiskowych wokół wychowania estetycznego, więc spróbowałam spojrzeć na to i od strony takiej teoretycznej i praktycznej. I te związki ze sztuką były dla mnie zawsze bardzo ważne. Trafiłam tutaj do pracy po doktoracie i dlatego bardzo ten zestaw kierunków był mi bliski, jakoś mnie fascynował, ja sama bardzo dużo tu korzystałam. Na ten temat zaczęłam pisać, zaczęłam tutaj szukać, więc to już był taki związek, który mnie dalej prowadził, chociaż przyszłam dlatego, że się to zgadzało z moimi zainteresowaniami. Wtedy jeszcze nie myślałam o jakichś głębszych badaniach takich naukowych, nazwijmy to, związanych z tym miejscem. No ale ponieważ chciałam iść dalej, to zaczęłam się orientować, że to przyglądanie się wychowaniu estetycznemu i w ogóle sztuce to jest takie przyglądanie się przez pryzmat wartości artystycznych i wartości kultury, wartością w ogóle. No i stąd moje zainteresowanie aksjologią. Trochę już byłam do tego przygotowana, ponieważ doktorat robiony w Krakowie z takiej dziedziny
doprowadził mnie do dość dokładnego studiowania Ingardena, co zresztą wyegzekwowała ode mnie bardzo tak bezwzględnie pani profesor Gołaszewska, która była osobą konkretną, rzeczową i wymagała, zgodziła się rzeczywiście mnie konsultować, ale pod warunkiem, że ja się solidnie przygotuję z Ingardena. No, ja to zrobiłam i to mnie w naturalny sposób wprowadziło do wartości, no bo u Ingardena nie da się wyrwać. O sztuce jest bardzo dużo, ale właśnie to jest ten filozof, który pokazuje, że nie da się w oderwaniu mówić tutaj od pozostałych wartości. I stąd zainteresowanie tymi pozostałymi wartościami, coraz bardziej, coraz dalej idące, stąd się pojawiła ta książka Prawdę, Dobro, Piękno. I to była jakby taka coraz bardziej konsekwentna ścieżka i czytanie Ingardena i fenomenologów. I od tych fenomenologów właściwie ja doszłam do tego, że brakuje mi tej relacji między wartościami a człowiekiem, że ona dla mnie nie jest do końca jasna. Szukałam w antropologii filozoficznej i to było takie przedłużenie tej ścieżki antropologicznej, stąd osoba. I jak doszłam do personalizmu, no to stwierdziłam, że to jest to, o co mi chodziło. To znaczy te wszystkie warunki, które były mi potrzebne, żeby zrozumieć, jak te wartości są realizowane, dlaczego są takie ważne dla człowieka, one mi w prostej linii wyniknęły z potraktowania człowieka jako osoby, czyli właśnie tej istoty obdarzonej no, rozumnością, wolnością, godnością i takiej skierowanej na wartości. I skierowany jednocześnie właśnie na świat i na drugiego człowieka. Także to wszystko wydawało mi się bardzo spójne. I wtedy też, ponieważ inaczej spojrzałam na całą działalność i na relacje między wartościami a człowiekiem, to zorientowałam się, że tu się nie da mówić poza relacją bezpośrednią. Stąd ta książka, gdzie już się mówi w kontekście osobowym, ale mówi się właśnie o tym mistrzu, autorytecie, wzorze i przykładzie. Ja zresztą cieszyłam się, że doszłam do tego też studiując poszczególne dziedziny, które były mi potrzebne, filozofię, socjologię, psychologię, bo to z różnych stron próbowałam dojść, pedagogikę. Wiedziałam o tym też z własnego doświadczenia. Wiele lat spędziłam rzeczywiście w pracy takiej harcersko-instruktorskiej i miałam to sprawdzone, ucieszyłam się, że to się rzeczywiście nałożyło, bo ja wiedziałam, że to jest najsilniejsza droga, szczególnie jeśli chodzi o przekaz wartości. To tutaj żaden inny kierunek nie daje takich efektów. Więc kolejno szłam przez różne miejsca, różne środowiska, głównie Kraków, bo tam byłam najdłużej i tam ta główna moja część kariery naukowej miała miejsce. Tam jeździłam na seminaria. Z drugiej strony, z natury rzeczy interesując się wychowaniem estetycznym, no to miałam kontakt z profesor Wojnarową, która mnie niejako wciągnęła w takie seminaria panowskie warszawskie, w których też uczestniczyłam wiele lat tam jeżdżąc na te seminaria. Tam poznałam wiele osób, dyskusje, spotkania, więc dla mnie to nie był problem, że ja jestem z Cieszyna i dla nikogo, kto ze mną tam współpracował, to nie był problem, dlatego potem jak zostałam zaproszona do takiego zespołu konstruującego projekty właśnie wychowania plastycznego w Polsce, to nie miało to znaczenia, że jestem z Cieszyna. Czy jak ja tam w pewnym momencie byłam w takiej Radzie do Spraw Kultury Ogólnopolskiej, to było dlatego, że ja w tych różnych środowiskach merytorycznie byłam związana. Więc myślę, że moja droga pokazuje, że to nie ma większego znaczenia. Oczywiście ma znaczenie w tym sensie, że czasem jest trudniej, bo właśnie trzeba dojechać. Trzeba po prostu szukać tych ośrodków. Bardzo długo, zanim otrzymaliśmy uprawnienia do doktoryzowania i do habilitowania, teraz tak jak i w ostatnich latach to miało miejsce, no to trzeba było szukać w Polsce ośrodków, które przyjmowały promotora i doktoranta z tak zwanego zewnątrz. Ale właśnie to była trudność, natomiast merytorycznie nie. I ja absolutnie nie mogę tutaj na ten temat się wypowiadać, jakichś doświadczeń, które by sprawiały, że ja miałam, już nie mówię o trudnościach, ale jakikolwiek kompleks tego, że mam sytuację jakąś niekorzystną naukową.
Pani profesor, rozmawiając o Pani drodze w rozwoju naukowego i o tym, czym się Pani zajmowała, w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że skoro jesteśmy w cyklu rozmów z mistrzami, to zapytam Panią, jako osobę, która naukowo zajmuje się tą kategorią, kim jest mistrz? Co to jest za osoba? A potem będzie ciąg dalszy jeszcze tego pytania, więc od razu Pani profesor uprzedza. I mało tego, mam dosyć, że tak powiem, prowokujące pytanie, ale na razie chciałabym zapytać, kim jest mistrz rzeczywiście? Kim jest taka osoba, którą my określamy mianem mistrza? Tak, ja oczywiście nie będę tutaj wymyślać jakichś swoich głębokich interpretacji, ponieważ są interpretacje, które określają, jak to funkcjonuje w języku i w myśleniu. Tradycje są bardzo głębokie, bo tradycje właściwie są związane głównie z początkami w średniowieczu, gdzie tam była ta formalna kategoria, gdzie trzeba się było starać i gdzie rzeczywiście można było uzyskać ten status mistrza, co było dość trudne. Ale najogólniej to był długi, długi czas, który mistrz się kojarzył z doskonałością, czyli to był ktoś, kto był rzeczywiście doskonały i za takiego został uznany w sposób formalny. Cały szereg procedur, które go uznawały. I stopniowo to się zmieniało i powiedziałabym, że w tej chwili to jest ogólnie zgoda wśród różnych autorów, no, w szczegółach oni się różnią, ale w takim ogólnym spojrzeniu, które ja podzielam, to jest to założenie, że w gruncie rzeczy mistrz jest osobą, która z jednej strony w jakiejś dziedzinie osiągnęła poziom zdecydowanie ponadstandardowy, w sensie pozytywnym. I rzeczywiście można powiedzieć, że to jej dążenie do doskonałości, bo trudno to mówić o doskonałości, czasem to się zdarza, to dążenie w gruncie rzeczy jest permanentne. To jest osoba, która po prostu stale nad tym jakoś pracuje, ale równocześnie jest druga strona, to znaczy są ludzie, którzy chcą się od niej uczyć. Nie dlatego, że to jest jakakolwiek relacja formalna, czy są do tego oczywiście przymuszani, to już zdecydowanie nie, ale którzy mają własną motywację, żeby od takiej osoby się uczyć i ta osoba jest dla nich autorytetem, czasem wzorem. Nie zawsze, ale czasem wzorem. Znaczy pytam o to dlatego, że to moje pytanie wywołała taka refleksja, którą miałam kiedyś po rozmowie z moimi młodszymi kolegami, którzy na pytanie o mistrzów odpowiedzieli mi, że w zasadzie nie ma, na uniwersytecie nie ma mistrzów, więc zastanawiałam się, jakie to uczucie we mnie wywołało. Najpierw myślałam, że może zdumienie, ale nie, to raczej wydaje mi się, że wywołało to smutek. To znaczy, jak to jest, że ich nie ma, czy oni ich nie dostrzegają, czy to jest pierwsza rzecz. I to znowu przygotowując się do rozmowy z Panią Profesor, jakoś tak intuicyjnie sięgnęłam po jeden z egzemplarzy znaku, który tak leżał przede mną i zaczęłam czytać wypowiedź Pawła Taranczewskiego, który powiedział tak, że w malarstwie, w przeciwieństwie do filozofii, ponieważ on ją uznawał za zupełnie osobną dziedzinę wiedzy, mistrzem może być słaby artysta, który jednakże rozumie sztukę i potrafi o niej rozmawiać z uczniem, prowadząc go po właściwej drodze. To taki mistrz często wychowuje wielkich. To jest takie ładne zdanie, ale wydaje mi się, że ono zakłada tak, że żeby wychowywać wielkich, żeby być mistrzem, być postrzeganym jako mistrz, w pewnym momencie trzeba zrezygnować ze swojego mistrzostwa albo go nieco ograniczyć. Dwa, że to mistrzostwo, tego mistrzostwa nie mierzy się, nie wiem, warsztatem, tym, co rodzajem takiej doskonałości związanej właśnie z taką tą klasyczną formą, z takim myśleniem, prawda? I teraz, kiedy przekładam sobie to na pracę w uniwersytecie, to tak sobie myślę, że zmierzamy chyba w niedobrym kierunku, dlatego że to mistrzostwo jest mierzone nie dość, że w sposób formalny, to jeszcze przez algorytm. To znaczy, mistrza określa algorytm, który wyliczy odpowiednią ilość punktów i taką osobę się prezentuje bardzo często na forum jako tego mistrza, któremu, i teraz proszę uważać, udało się wydać książkę za 300 punktów. Udało się wprowadzić do wydawnictwa artykuł za 70 punktów. Mistrz, udało się, forma i algorytm
zaczyna mi się rzeczywiście mocno, znaczy nie rozumiem tego złożenia zupełnie i być może ta odpowiedź tych moich kolegów na to, że nie ma mistrzów na uniwersytecie, może właśnie wynikała z tego, że gdzieś się ta kategoria rozmywa, a z drugiej strony sobie nie wyobrażam takiego środowiska bez mistrzów. To jest chyba, no nie chcę mówić jakoś tak strasznie, używać strasznych słów, ale no upadek uniwersytetu, tak. Takiego życia takiego akademickiego, prawda? Tak, ja się wpisuję nie tylko w tą dyskusję, bo trwa dyskusja w tej chwili nad uniwersytetami. Ona nie jest tylko prowadzona w Polsce, ona jest szerzej prowadzona, szczególnie no, w takiej przestrzeni, którą się nazywa Zachodem, nazwijmy to, bo to są te tradycje uniwersyteckie i tam uniwersytety powstawały. Więc ja się wpisuję nie tylko w tą dyskusję, ale w bardzo określone stanowisko. To znaczy, wydaje mi się, że bez tej relacji mistrz-uczeń nie ma uniwersytetu. To się zmienia wtedy w instytucję usługową, która po prostu służy do przekazywania możliwie pragmatycznie mierzalnej wiedzy. Czyli powiedziałabym, że szkołę, ale taką szkołę rozumianą raczej instruktażowo niż jako instytucję oświatową w pełni. Ale już bardziej, jeżeli w ogóle by to można gdzieś przykładać, to bardziej do takiej szkoły rozumianej jako miejsce, w którym przygotowuje się pragmatycznie do oczekiwań społecznych, jeśli chodzi o pewien zestaw umiejętności i informacji. To nie jest uniwersytet. Więc dlatego ja mówię, ja się wyraźnie identyfikuję ze stanowiskiem, że uniwersytet to jest wspólnota uczących się i uczonych, tak jak od wieków była interpretowana. Chociaż to oczywiście zmienia dzisiaj formę i treść. I to nie znaczy, że ja zakładam, że dzisiaj to jest w tych ramach, które funkcjonują, niemożliwe. Dzisiaj zresztą ja nie mogę powiedzieć wprost o dniu dzisiejszym, o takim powiedzmy sobie wczorajszym, bo odeszłam stosunkowo niedawno, więc już trochę spróbowałam tego funkcjonowania. Myślę, że to nie jest niemożliwe, natomiast jest o tyle trudne, że wymaga szalenie rozwiniętej takiej samoświadomości, bardzo dużej dojrzałości po obydwu stronach, to znaczy i pracowników, i studentów, ponieważ to oni muszą wiedzieć, po co są w tym miejscu i czego od siebie oczekują. Jeżeli oni rezygnują z tej relacji, to znaczy studenci przychodzą, korzystając z usługi, jaką jest uzyskanie kwalifikacji w danej dziedzinie, czy to się wiąże z kompetencjami, czy nie, to zależy od stopnia zaangażowania i zainteresowań. U jednych bardziej, u drugich w ogóle to się niekoniecznie musi wiązać. Ważne są kwalifikacje. Natomiast jeżeli od strony pracowników jest jakby spełnienie tych oczekiwań, to znaczy dostarczenie tych informacji i tych umiejętności, a oprócz tego spełnienie rygorów formalnych utrzymania się w tej instytucji, to oczywiście to będzie prawdopodobnie szło, bo każda instytucja jakoś idzie, prawda? Jeżeli się nie patrzy w długim planie, to ona jakoś idzie. Tam ludzie mają duże bardzo zdolności do adaptacji. I zawsze się tam dostosują. Natomiast istota, czy to będą warunki łatwiejsze, czy to będą warunki trudniejsze, dzisiaj są warunki trudniejsze, ale się nie zmienia, moim zdaniem, ponieważ to jest z jednej strony motywacja młodego człowieka, studenta, żeby czegoś się dowiedzieć o świecie, żeby coś poznać i żeby to się działo we współpracy z kimś, kto rzeczywiście ma duże doświadczenie, ma dużą wiedzę, ma duże umiejętności, ponieważ człowiek zakłada, że wtedy sam się rozwinie. Nie traktuje tego drugiego jak rzeczywiście źródła i usługodawcy, tylko traktuje jako człowieka, który niesie za sobą pewien bagaż, ale który może mnie stymulować. To znaczy nie muszę się bronić, bo to wtedy nie jest ta relacja, prawda? Bo w tej relacji zakładamy, że mistrz to też nie jest osoba, która będzie egzekwować swój model myślenia, swój sposób podejścia do świata i życia. Oczywiście wtedy, kiedy się mówi o mistrzu, to zawsze jest ten podział, że jest mistrz w jakiejś dziedzinie i mistrz życia. Niekoniecznie każdy mistrz w danej dziedzinie musi być mistrzem życia, ponieważ w przypadku mistrza życia dochodzi cały wymiar moralny. Ktoś mnie na tyle przekonuje, jest wiarygodny, jest autentyczny,
i przede wszystkim mam okazję obserwować jego życie. Uważam, że to rzeczywiście jest ktoś, kto bardzo jest dla mnie dużą szansą na wzbudzenie we mnie czegoś ważnego, jakiegoś mojego wewnętrznego bogactwa. Nie naśladowania, ale, ale że bycie w jego jakimś tam obecności dalszej czy bliższej, bo czasem to może być nawet dalsze, mnie rozwinie. Więc to mistrz życia to niekoniecznie zawsze musi się pokrywać. Natomiast ten mistrz danej dziedziny, no to jest człowiek, który może mnie stymulować. I to jest w drugą stronę. Prawdziwy mistrz ma świadomość, że każdy człowiek, z którym pracuje, każdy uczeń, który chce z nim pracować, jest dla niego szansą, bo to jest nowe myślenie, nowe spojrzenie, nowa wrażliwość. W związku z tym ja się poszerzam, bo mam tylko swoje do dyspozycji ramy. A tak, jak się otwieram, to zaczyna się dziać coś pomiędzy. I rzeczywiście jest szansa, że się posuwamy razem. Także na Pani pytanie, czy też taką refleksję muszę odpowiedzieć wyraźnie z określonej bardzo pozycji w tym sporze. Nie ma uniwersytetu bez relacji mistrz-uczeń w bardzo określonym tego rozumieniu i nawet jeżeli warunki są bardzo trudne, to żeby utrzymać charakter tej instytucji i jej sens, bo oczywiście nazywać możemy wszystko. Język jest cierpliwy i uniwersytetem można nazwać każdą formę, jeżeli ktoś ma takie możliwości decyzyjne, że jest w stanie to wyegzekwować, więc to nie ma znaczenia. Ale jeżeli jedna i druga strona wybiera uniwersytet z jakichś powodów i traktuje to serio, to jest to ważny etap w życiu. I żeby on był ważny, musi być ta relacja, to znaczy to muszą być dwie strony, które wnoszą co innego z natury rzeczy, ale w gruncie rzeczy jednocześnie bardzo się wzbogacają i pomiędzy nimi dzieje się to, co jest najważniejszego. Żadna z nich nie pracuje wyłącznie na siebie, bo to jest koniec relacji mistrz-uczeń, prawda? Tylko tu jest założenie, że właśnie na tym styku coś się dzieje ważnego i człowiek się posuwa, jeden i drugi się posuwa i w związku z tym mistrz jest szczęśliwy, jak widzi, że jego uczniowie idą do przodu, a uczeń jest szczęśliwy, że mistrz rozumie, że wybiera trochę inną drogę, ale w gruncie rzeczy korzysta z jego zasobów. Tak. No to jest właśnie ten fenomenalny układ, który mnie bardzo stymuluje w myśleniu, to znaczy taki dialogowo-spotkaniowy, kiedy mówi się, że prawda, spotkanie powoduje, że człowiek już z tego spotkania wychodzi jakiś inny, że gdzieś tam się osadza ten drugi w nim, to jest fantastyczne. I to, o czym Pani Profesor mówi właśnie, że te pojedyncze relacje, mistrz-uczeń, pielęgnowanie tych relacji buduje coś, co Michalski nazwał zbiorowym mistrzem. Magister pluralis, prawda? Czyli i to jest odpowiedź na pytanie o rolę uniwersytetu dzisiaj, że ona może, ten uniwersytet może być tym zbiorowym mistrzem, szczególnie w świecie, który obserwujemy na zewnątrz, no bo tutaj się przecież z każdej strony de facto widzimy, że pojawiają się, już nie będę mówić zagrożenia, bo to może jest za mocne słowo, ale pojawiają się ciągle pytania o to, co będzie, jak będzie, dlaczego będzie, czy będzie. I myślę, że uniwersytet może być wielkim uczestnikiem takiej rozmowy o tym świecie, ale pod warunkiem, że jednak będzie mówił głosem właśnie tego mistrza zbiorowego, na które będą się składały te pojedyncze głosy mistrzów. I jeżeli zapomnimy o tej relacji w uniwersytecie, to ja myślę, że zapominamy w ogóle, czy możemy zapomnieć o uniwersytecie po prostu w świecie i tak to będzie wyglądało. A skoro jesteśmy przy przyszłości, Państwo, to będzie ostatnie pytanie, ale troszeczkę takie będę uprawiała tutaj prywatę zawodową, ponieważ kiedyś miałyśmy okazję przez chwilkę porozmawiać o tym, jaki jest sens prowadzenia takiego kierunku studiów jak animacja społeczno-kulturalna czy edukacja kulturalna, szczególnie w tym świecie, który wydaje się ewoluuje w stronę technologii, techniki. Mówimy o tym, że będziemy potrzebować specjalistów od mechatroniki, inżynierii, IT i tak dalej. Ja w związku z tym, że związana jestem z takim zespołem, który w ramach uniwersytetu zajmuje się reformą studiów pierwszego stopnia, zaczęłam czytać raporty o tym, jakie zawody w przyszłości są oczekiwane i co nas będzie czekało jako te osoby, które przygotowują studentów do pracy w przyszłości. I rzeczywiście jedna ścieżka to jest, czy to nie jeden kierunek myślenia, to jest ten związany właśnie z technologiami, z tym, że to człowiek będzie zastępowany w pewnym momencie przez maszyny i tak dalej. Ale druga zaczyna wyrastać, żeby się coraz mocniejsza, to jest ta ścieżka, która mówi o tym,
że człowiek coraz bardziej będzie potrzebował relacji innego człowieka. Że to jest tak z jednej strony owszem maszyna, ale z drugiej strony, żeby zachować człowieczeństwo, my będziemy potrzebowali kogoś, kto potrafi się nami zaopiekować, kto odczuje nasze emocje i sentymenty. Wiele osób mówi o tym, że no maszyna też się tego nauczy, ale ona się nauczy pewnego właśnie znowu schematu. Natomiast człowiek jest istotą nieprzewidywalną, w związku z tym będzie potrzebował kogoś, kto będzie z nim, kto będzie mu towarzyszył, kto będzie się nim opiekował, kto zadba o niego tak po ludzku. Wydaje mi się, że to jest kierunek dla nas, ale powiem inaczej, tak jak mówi takie przysłowie bardzo pospolite, że człowiek tutaj wymyśla, a Pan Bóg się cieszy, prawda? Ale na koniec rozmowy spróbujmy wywołać uśmiech u Pana Boga i proszę spróbować podpowiedzieć nam, gdyby Pani Profesor miała teraz szukać tej nowej drogi, to jaka by to była droga dla nas? Niezależnie od tego, jak rozwija się szybko cywilizacja, a będzie się na pewno rozwijać coraz szybciej, i niezależnie od tego, że ja byłam związana przez lata z tymi kierunkami, co może się wydawać, że będzie takim patrzeniem bardzo z jednej strony egocentrycznym i subiektywnym, to jestem przekonana, że to będą zawody, te i inne im podobne, to będą zawody niezbędne. To wynika zresztą nie tylko z mojego oglądu sytuacji, tylko też z całej mojej drogi i życiowej, i zawodowej. Ponieważ maszyny, nawet sztuczna inteligencja, która może rzeczywiście dojść do niezwykłych zupełnie pewnie rozmiarów i skali, nie będzie się nigdy posługiwać wartościami. I muszą być zawody, które pilnują wartości. Jeżeli przyjąć, że kultura jest sferą wartości, to jest jej istota, bo to właśnie też, dlatego mówię, to wynikało trochę z mojej drogi. I to mi tak wynikało, że w tej chwili już patrzę na to tak szerzej. Jeżeli kultura jest sferą wartości, czy jest właśnie takim kultem wartości, jak mówił Tyszka, czy jest właśnie sferą wartości, czy jest właśnie tym wymiarem człowieczeństwa, który decyduje o tym, że jesteśmy ludźmi, tego nigdy nie zrobią żadne najbardziej precyzyjne urządzenia. Jeżeli one będą w stanie nas zastąpić, to mogą nas zastąpić w tym wymiarze ludzkim. Rzeczywiście to idzie bardzo szybko i prawdopodobnie coraz więcej będzie możliwości genetycznych opanowanych, więc zaczniemy rzeczywiście być może konstruować ludzi nawet na własne życzenie. Ludzi może tak, natomiast osoby nie. I to jest właśnie, to jest też moje doświadczenie i moje spojrzenie. Wartości są światem człowieka jako osoby. Człowiek jako osoba nigdy nie będzie istotą, która da się odseparować od świata wartości. I to nie chodzi tylko o to, że jest rozumny, ponieważ rozumny nie oznacza inteligentny, bo wtedy by przegrał z maszyną. Ale rozumny to jest równocześnie mądry, to znaczy ten, który się posługuje wartością prawdy, który ją potrafi wobec wartości dobra jakoś tam ustawić, zobaczyć. I który w tym odkryje piękno, jeżeli tego nie zrobi istota, która jest budowana na najbardziej biologicznie precyzyjnych scenariuszach i genotypie i tak dalej. Więc ja myślę, że te zawody są właśnie niezbędne. One pilnują kultury jako strefy wartości, pilnują tego, żeby ludzie sami to rozumieli, że nie mogą się oddzielać od tej rzeczywistości kultury, bo tym samym tracą nie tyle człowieczeństwo w sensie ludzkich cech, tylko tego swojego wymiaru osobowego, który jest niezastępowalny i który w gruncie rzeczy będzie decydował, czy będziemy światem ludzkim tak naprawdę, czy będziemy właśnie no, światem różnych bardzo nowych istot, które prawdopodobnie będą powstawały, więc myślę, że te zawody, o których Pani mówi, te nasze bardziej, powiedzmy związane z animacją społeczno-kulturalną i z edukacją kulturalną, prawdopodobnie jeszcze jakieś inne, one się muszą na tym opierać, i to na takim myśleniu o kulturze, nie na dowolnym, tylko takim, gdzie w centrum są wartości, w centrum jest relacja z drugim człowiekiem jako osobą, czyli istotą, która właśnie też jest nastawiona na wartości, jest obdarzona wolnością, jest obdarzona godnością. Tego żadna maszyna nie jest w stanie zrealizować. Więc ja myślę, że właśnie te zawody są przyszłością bardziej niż te zawody techniczne, co nie znaczy, że ja je porównuję, które lepsze. Tylko jeżeli mamy mówić o świecie ludzkim,
to nie jest to sytuacja, w której można się skoncentrować na razie na cywilizacji i na uczeniu ludzi tego, żeby tę cywilizację umieli obsługiwać. Bo to jest jakby rezygnowanie z czegoś, co jest najbardziej istotne, więc myślę, że wszystko przed takimi zawodami i przed ludźmi, którzy będą projektować ich programy, którzy będą je studiować, którzy będą w związku z tym szukać nowych form, bo sytuacja wymaga nowych form. I tego się absolutnie tutaj nie wyklucza. To nie jest tak, że mamy się trzymać tylko tradycji i takich bardzo form sprawdzonych. Nowy świat wymaga nowych form, ale to muszą być formy, które służą człowiekowi jako osobie i cały czas są zorientowane na wartości. No trochę nam się, tak powiem, zrodził taki, znaczy przynajmniej w głowie, pomysł na strażnika wartości, inspiratora rozwoju osobowego. Tak, tak, tak. W tej dziedzinie. Bo to jest istota kultury. W gruncie rzeczy wtedy mówimy o kulturze. Jeżeli tego nie ma, to są tylko formy, atrapy, które w gruncie rzeczy są społecznie zaliczane do kultury, ale one wcale nie muszą mieć z kulturą nic wspólnego. Mogą być zupełnie nieistotne, banalne, zresztą to widzimy bardzo często w takich formach, które są proponowane masowo, dlatego że jakoś tam są akceptowane. No i prowokowane są dyskusje, czy to jeszcze jest kultura, czy to już nie jest kultura. Jak będziemy się zastanawiać nad formą i nad preferencjami ludzi, to jest droga donikąd, bo to rzeczywiście wszystko, co ludzie lubią i co uznają za kulturę, może być kulturą. Wtedy tak, jeżeli się zrezygnuje z tego kryterium właśnie takiego człowieka widzianego przez pryzmat osoby, czyli obdarzonego rozumnością, wolnością, godnością i takiego skierowanego na wartości, zrezygnuje się z tych wartości, no to zostają preferencje. No a preferencje już mogą nas zaprowadzić w bardzo różne światy i tam na pewno przegramy ze sztuczną inteligencją, jeżeli ktoś mówi o tym, kto wygra, kto przegra. Tak, to jest ta słynna walka, którą cały czas musimy podejmować ze zmianą myślenia, z takiego, w którym mówi się o tym, że mamy odpowiadać na potrzeby, no to ja myślę, my powinniśmy je stymulować. Tak, to jest nasze zadanie, a nie odwrotna sytuacja. Oczywiście. Się, szczególnie. Bardzo optymistyczna. Jeżeli by to było pytanie na potrzeby, to wtedy rzeczywiście jesteśmy usługodawcami. Oczywiście. Świadczymy taką usługę. Pomagamy odnaleźć te potrzeby i pomagamy tak je zaspokoić, żeby ludzie byli zadowoleni. Dlatego potrzeby, one tak, jeżeli się nie ma, się spłaszczają. Za chwilę będą biologiczne. Tak. I to już jest teraz tak, że jak się chce namówić człowieka, żeby poszedł na spektakl, to trzeba mu zaoferować kiełbasę i tam jeszcze parę innych elementów. I właściwie nie bardzo wiadomo, gdzie jest granica, co mu trzeba zaoferować, bo to już może nie wystarczyć. I za chwilę może się okazać, że ta forma, o którą chodziło, w ogóle gdzieś została zagubiona. A tu się sprawdza, co dają. Oczywiście. Zależnie od tego, co dają, decyduje, czy w ogóle mnie to interesuje. No tak, właśnie to jest ten słynny kubek z Vincentem Van Goghiem, tak, prawda? Tak. A skąd go masz? Tak. No gdzieś dostałem w jakimś muzeum. Już mało istotne, że to było akurat muzeum Van Gogha, no ale gdzieś był kubek, jest i w związku z tym sytuacja jest odhaczona. Pani profesor, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo mi było. Ja się bardzo cieszę, dlatego że to jest troszeczkę, udało nam się prolongować takie nasze rozmowy, które tutaj odbywałyśmy w innym entourażu troszkę, bo on się zmienił od tego momentu. Ale ja myślę, że to zawsze jest, zawsze to jest inspirujące spotykanie się z osobami, z różnymi osobami, a w tej chwili z panią profesor właśnie z takiej perspektywy, kiedy może pani już też coś ocenić, mając za sobą pewien fragment doświadczeń pracy tutaj. Bo my wchodzimy znowu z naszymi propozycjami, z naszymi różnymi problemami, które gdzieś tutaj musimy rozwijać. I do tego właśnie przydaje się mistrz. Więc bardzo naprawdę dziękuję jeszcze raz za rozmowę, bo to było rzeczywiście bardzo dla mnie i miłe, i pouczające. I powrócił trochę powróciła trochę ta atmosfera tej dawnej chwili, właśnie takiego siedzenia, rozmawiania, bywania ze sobą, a nie tylko odrabiania. Na tym polega uniwersytet. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję.